codziennie niskie ceny. Zostaw suba, wariacie, a znajdziesz jutro stówkę na chodniku. Obiecuję ci to, kurwa! Siemano! Zobaczcie, jakiego sprzęta mamy. Zamieniłem szerszenia na skuter. Z moją dopłatą oczywiście. Magda, jaki ma kask. Wyglądasz trochę jak kosmita, wiesz? Tak się czuję. Tak? No. Symfonii SR. Euro 4. Całe 50 pojemności, wiesz? Myślę, że motorynka moja chyba lepiej jeździ. Nie no, 70 pojedzie. To trochę szybszy. Chcieliśmy wypożyczyć quada, ale wszystkie są zarezerwowane. Ogólnie ciężko jest teraz w sierpniu, żeby jakiś sprzęt wynająć. Co ty wyprawiasz? W ogóle w lipcu były ceny za sprzęty o połowę mniej, nawet więcej, nie? Samochód kosztował 29, bo mój znajomy był tutaj na tej samej wyspie. 29 euro za dobę, a my płaciliśmy 75. Także różnice są spore. Nie wiem, czemu tak jest. Widocznie chyba już sierpień, wrzesień są całkiem inne ceny, no i też ciężko, dużo ludzi przyjechało i ciężko jakiś sprzęt wypożyczyć, ale udało się chociaż takiego szatana wziąć na przejażdżkę. Dobra, lecimy na plażę, pokażemy wam, wrzucę wam filmiki, bo byliśmy już na jednej plaży samochodem, to wrzucę wam filmik z tej plaży. 1,5 kilometra trzeba iść takimi stromymi, nie, ja mówię o tamtej, co byliśmy, nie? Stromymi, stromą uliczką, potem takie strome schody, gdzieś na ze skał schodzicie, gdzieś na wysokość, nie wiem, 10. piętra budynku albo wyżej, bo na samej tam górze to wydawało mi się, że jak no, z 12 piętra albo lepiej. Po tej wyprawie nie czuję nóg. A teraz jedziemy na plażę, na którą też trzeba schodzić, tylko przez takie skałki wydrążone w skalę, takie schody. Zobaczymy, jak to będzie, ale przynajmniej widoki będą fajne, bo tutaj wszędzie są takie jak tu, malutkie plażyczki. Tam nie widzicie w oddali pewnie, bo GoPro tak nie zbliża. A my jedziemy po
Po drugiej stronie wyspy jest ta plaża. Na drugą stronę wyspy jedziemy, tam będzie otwarte morze. Piękna, błękitna woda. I fale, myszo. Dobra, ciśniemy. Siadaj na maszynę. Pilnuj się, bo to ma 100 koni. Także wiesz. Patrz, pierwszy raz widzę tutaj ciężarówkę taką z naczepą. Jesteś gotowa? Zobacz, jak wskazówka się tutaj resetuje fajnie. Hampel. Ha. Ha? No, bo tu się w dzień nie jeździ na światła. Musimy mieć wolną drogę. O, jaki motocykl fajny, Yamaszka. Pełna moc. O, jaki motor fajny był. Ale fajnie chłodno, jak się jedzie, bo w miejscu to nie idzie ustać. Tak jest gorąco. Lepszego. Ale mi zakurzył do oczu. Dawaj, maleńki. Jakie palmy fajne. Zatankujemy, wariota. Ja nie wiem, gdzie to się tankuje. Pod siedzeniem zapewne. Hello. Hello. Nie wiem, gdzie się otwiera, wiesz? Pan sobie musi zobaczyć, bo pan wie. Bo to powinno się otwierać siedzenie. No, widzicie, tu tak właśnie jest. Nikomu się nie spieszy, gościu se gada na stacji, wiesz. Tu jest na wszystko wywalone. A, paliwo, jakbyście chcieli wiedzieć. Euro 74. Euro 74,95. Diesel Euro 39. Dzięki. A, ok.
Zobaczymy, za ile się zmieści. Trochę tam jeszcze było. 3 euro niecałe. Okej. Yes. Three, yes? Ah, 5. Okay, thanks. Gdzie idziesz? Pomyliły mi się liczniki. Myślałem, że 3 euro, a to 3 litry przecież. Dobra, wsiadaj. No mnie też, ale już jest niedaleko, musimy jechać, bo szkoda czasu. Zobaczcie, tu żeby zejść na tą plażę, to trzeba iść po takich kamienistych, śliskich, stromych górach. I tu jest taka lina. Co chwilę są te liny, tam widzicie się trzymają. I schodzicie. Tu się lina już skończyła, pewnie tam dalej będzie następna, ale już niedaleko do plaży. Teraz jesteśmy na drugiej miejscówce. Tak wygląda. Tutaj już jest normalne dojście. Prosto od ulicy. A też wygląda to super. Dobra, wbijam na plażę.